My, Władysław, z Bożej łaski król Polski, oznajmiamy, że w miejscu wsi Łodzia, położonej w ziemi łęczyckiej, miasto lokować pozwoliliśmy. Ją samą w miasto zwane Łodzią przekształcamy, nadając jej prawo miejskie. Znajdujemy się w Łodzi, aby opowiedzieć, jak dzisiaj wygląda i funkcjonuje to miasto, powróćmy do przeszłości, bowiem to jego historia tworzy niezwykły klimat dzisiejszej Łodzi. Łódź prawa miejskie uzyskała w 1423 roku z nadania króla Władysława Jagiełły. To właśnie tutaj, na rynku starego miasta Łodzi, toczyło się ówczesne życie mieszkańców. Skupione było ono wokół handlu i rzemiosła. Łódź pozostawała małym miastem aż do początków XIX wieku, aż do początku ery przemysłowej Łodzi. Przyjrzyjmy się jej zatem. Wspomniałem wcześniej, w pierwszej połowie XIX wieku w Łodzi rozpoczęła się era przemysłowa. W 1820 roku miasto zostało włączone do grona osad przemysłowych w Kalisko-Mazowieckim Okręgu Przemysłowym. Z całej Europy sprowadzano doświadczonych tkaczy, dzięki którym miasto rozwijało się w zaskakująco szybkim tempie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. W zasadzie Łódź była takim bardzo ważnym punktem na mapie przemysłowego obrazu całego kraju. Byliśmy najbardziej uprzemysłowionym miastem przez 150 lat w zasadzie istnienia przemysłowej Łodzi. Zresztą gdyby nie przemysł, to jako taka Łódź by nie istniała. Czy mógłby Pan powiedzieć, jak to się zaczęło? Od początków musimy szukać na początku XIX wieku. Wtedy oczywiście mówimy o czasach, kiedy jako takiej Polski nie było na mapie, bo Królestwo Polskie, trochę zabawka w rękach cara i po prostu trzeba było wymyśleć jakiś sposób, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Dlatego powstał projekt takiego sporządzenia bazy 6 osad fabrycznych. Łódź była po prostu jedną z nich, ale nie jedyną osadą fabryczną, która miała zajmować się włókiennictwem. Sandrów, Zgierz, Pawianice, no to też są przykłady włókienniczych miast, które miały mieć swoją wielką karierę, to akurat Łodzi się udało. Takim może ważnym punktem zwrotnym, jeśli chodzi o rozwój naszej Łodzi, to było podłączenie nitki kolejowej to w 1965 roku, kiedy to nagle się okazało, że Łódź potrafi eksplodować, jeśli chodzi o rozwój przemysłowy. Wtedy już faktycznie te fabryki na terenie miasta pojawiały się jak grzyby po deszczu, praktycznie na każdym roku. A kres tej Łodzi przemysłowej? To czy tutaj wiadomo, że to jest kwestia bardzo drażliwa, szczególnie dla łodzian, ale tutaj myślę, że moglibyśmy oznaczyć takie dziesięciolecie lat 90. XX wieku, czyli koniec XX wieku to koniec przemysłowej Łodzi.
Znajdujemy się na Księżym Młynie, w dawnym zespole fabryk włókienniczych Karola Scheiblera. Dzięki starannie odbytej edukacji na Zachodzie, szybko stał się on jednym z większych łódzkich fabrykantów. Przewidział on tzw. głód bawełniany spowodowany wojną secesyjną w Ameryce, dzięki czemu uchronił się przed nim, zakupując ogromne ilości bawełny. Pozostał on jednym z niewielu wczesnych łódzkich przemysłowców, którzy posiadali odpowiednie ilości tego surowca do kontynuowania interesu. Przez łodzian pamiętany jest on za dobre podejście do pracowników. Wybudował on dla nich domy, szpital, szkołę czy straż pożarną. Działał on również charytatywnie, fundując wiele łódzkich budynków użyteczności publicznej. Przez historię został on okrzyknięty mianem Króla Bawełny. Bardziej znanym łódzkim fabrykantem jest Izrael Poznański. Znajdujemy się na terenach jego dawnych zakładów, w dzisiejszej manufakturze. Ważne jest to, że nie doszedł do swojej fortuny dzięki spadkom czy darom, tylko dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy. Dla łodzian pamiętna jest jego rywalizacja ze wcześniej wspomnianym Scheiblerem, o miano najbogatszego łodzianina. Pod koniec życia Izrael działał charytatywnie, budował kościoły i szkoły. Dla miasta jednak najważniejsza była jego działalność jako fabrykanta. Dzięki interesom Poznańskiego i innych, miasto rozwijało się w bardzo szybkim tempie, stając się jednym z największych i najbogatszych polskich miast. Łódź aż do końca XVIII wieku pozostawała osadą kościelną. Społeczność żydowska praktycznie w niej nie istniała. Wszystko zmieniło się w 1820 roku, na początku łódzkiej ery przemysłowej. Społeczność miasta zaczęła gwałtownie wzrastać, w tym żydowska. Aby ograniczyć napływ ludności żydowskiej, do 1862 roku mogli się oni osiedlać jedynie na wybranych terenach miasta. Zniesienie rewiru żydowskiego skutkowało gigantycznym napływem osadników żydowskich. Nie zajmowali się oni jak wcześniej już tylko handlem. Zmonopolizowali również łódzki przemysł, inwestując w niego ogromne pieniądze, a także pokłady energii. Dzięki nim Łódź w krótkim czasie mogła się tak bardzo rozwinąć. Następnym punktem naszej podróży po historii Łodzi jest stacja Radegast. Jej początki sięgają połowy lat 20. ubiegłego wieku, kiedy wybudowano tutaj połączenie kolejowe pomiędzy Widzewem a Zgierzem. Stacja leżała niedaleko powstającej drogi do Warszawy, co wpłynęło na wykorzystanie jej przez Niemców w trakcie II wojny światowej. W czerwcu 1940 roku teren otoczono drutami kolczastymi, a miesiąc później przyłączono do getta. W kwietniu 1941 roku wybudowano budynek stacyjny. Stacja była punktem przeładunkowym żywności, surowców dla miasta i getta oraz produktów wyprodukowanych przez Żydów. Stała się również umszlakplatzem dla ludności wywożonej stąd do obozów zagłady. Pierwsze transporty wywiozły stąd ludzi do obozu w Chełmie nad Nerem. Ostatni transport ze stacji Radegast odszedł 29 sierpnia 1944 roku.
Łódź znana jest w Polsce m.in. z dawnej sławy miasta filmowców. Dalej znajduje się tu jedna z lepszych uczelni filmowych w kraju. Jak do tego doszło? Choć przed II wojną światową znajdowały się tu różne studia filmowe, to dopiero po niej Łódź miała szansę stać się znana z kinematografii. Podczas odbudowy Warszawy przeniesiono do niej m.in. centralne ośrodki kulturowe, w tym filmowe. Przewieziono wiele sprzętu, stawiając podwaliny pod Łódź filmową. Po odbudowie stolicy, dzięki staraniom Aleksandra Forda, Jerzego Bossaka, Łódź pozostała centralnym ośrodkiem filmowym w kraju. Na jej terenie powstały m.in. słynna łódzka filmówka czy studio Semafor, znane z bajek dla dzieci. Lata 90. ubiegłego wieku to dla Łodzi czas przemian. Czas brutalnych przemian. Fabryki włókiennicze, sztucznie podtrzymywane przez komunistów za PRL-u, nie miały szans przetrwać w czasach nowego ustroju w Polsce. Bardzo szybko upadły, a rzesze ludzi straciły pracę i możliwości utrzymania. Do Łodzi przylgnęła łatka miasta śmierci, które bez swojego przemysłu upadnie. Ale teraz, po prawie 30 latach od tamtych wydarzeń, Łódź idzie do przodu. Manufaktura to symbol tych przemian. Dawne fabryki Poznańskiego to dziś jedno z największych centrów handlowych w Polsce. Łódź, pomimo ciężkich strat, podnosi się do góry.
Polska Trasa WZ. Łączy dwa największe osiedla Łodzi, Widzew i Redkinie. W 2013 roku została ona oddana do remontu. W trakcie niego wybudowano tunele dla samochodów, odnowiono całą nawierzchnię i torowiska i usprawniono ruch na obszarze całej trasy, jak i dookoła niej. Sztandarową częścią tego projektu jest stacja Centrum, która w zamysłach władz miasta od momentu jej otworzenia stała się jednym z ważniejszych punktów w komunikacji Łodzi. Remont trasy WZ jest symbolem rozwoju Łodzi i starań władz o odbudowę miasta i stworzenie z niego przyjaznego miejsca. Trasa WZ jest przykładem na to, że Łódź się rozwija. Teraz jednak udajmy się na ulicę Piotrkowską, gdzie zapytamy mieszkańców, co podoba im się w mieście. Co najbardziej podoba Wam się w naszym mieście w Łodzi? Łodzi, no na przykład dla mnie to najbardziej podoba się ta ulica Piotrkowska, bo jest taka najfajniejsza, taka piękna ulica bardzo. Bardzo podobają mi się ludzie, bo te ludzie, które podchodzą do nas, oni są bardzo mili zawsze i bardzo szczerzy. Wszystkie. Odnowione i nieodnowione. A szczególnie Księży Młyn. Bardzo. I parki niektóre teraz są ładne. Co najbardziej podoba się Pani w Łodzi, w naszym mieście? No w naszym mieście mi się podoba to, że Łódź się rozwija, że się rozbudowuje, jest, budynki są odnawiane, to jest chyba najważniejsze. Dworzec jest ładny, może do niektórych się nie podoba, ale naprawdę jest dużo włożone pracy w rozwój, w promocję Łodzi i to jest bardzo dużo. Myślę, że tak, sama Łódź, architektura. To, że jest odnawiana nasza Łódź obecnie, coraz piękniejsza. Ludzie też są sympatyczni. Co nam się jeszcze, Ignaś, podobało? Mi się podoba, jak oni grają w met na Widzewie. O. Murale. Lubię murale i bardzo mi się podobają. Ogólnie nie jestem z Łodzi, przyjechałam tutaj we wrześniu na studia i to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej w tym mieście jakoś zachwyca. Wow, wie pan co, jako wieloletni obywatel tego miasta jestem bardzo pozytywnie zgorzony zmianami, które miały miejsce przez ostatnie parę lat. Ja po prostu jestem świadom tego i widzę, obserwując rzeczywistość dookoła, że Łódź staje się po prostu coraz bardziej europejskim miastem. Coraz lepiej się rozwija, coraz ładniej to wszystko wygląda. Tutaj jest nasza najpiękniejsza ulica. I myślę, że zwieńczeniem, taką wisienką na torcie tej europejskości naszego miasta Łodzi jest powstanie dworca Łódź Fabryczna, który jest po prostu przepięknym dworcem i jeżeli Państwo kręcicie jakiś materiał na temat Łodzi, to ja myślę, że to jest po prostu podstawa, żeby tam się wybrać.
W naszym reportażu przedstawiliśmy Państwu Łódź. Jaka była kiedyś, jaka jest dziś. Bez wątpienia do Łodzi przylgnęło wiele łatek. Na przykład to, że jest miastem kontrastów, z czym możemy się zgodzić. Jednak należy podkreślić, że Łódź z dnia na dzień rozwija się i staje się coraz piękniejsza.